Faktycznie się tu biegnie. Ona tu biegnie. Nie za to. Jedziesz tam. A jadę, przecież możesz przeze mnie przenikać. Nie mogę. I być fajni. I dlaczego się obracam? Ren, nie obracaj się tak. Ren obserwuje cię. Dobra. Czuj presję. Czuj presję w tym momencie. Ile miałeś obserwuję. Mi punktów? Chyba ci się punkty skończą. A, zaraz jak tak. Jak tu ciasno, jak tu ciasno, ja nie mogę. Uważajcie na te zielone strefy, są mega ciaśniutkie. Tutaj było ciasno się wcisnąć. Dzień dobry, cześć, czołem, witam was bardzo serdecznie. Ja jestem Paweł, a z nami jest Joszelka i Ren. Hello! Hejka! I słuchajcie, moi drodzy, długo nie było wyścigów driftowych, czyli tych nowości, które dodali dawno temu, w sumie już można powiedzieć, w grudniu po południu. Dobra, no to co, lecimy w takim razie, wyścig driftowy, prawo autostrady. Mhm, to przygotuj tak? Puszkę neonowej farby. Czemu? No bo tam w opisie jest. A, okej. Okay. Co to za opis? Już zdążyłeś to przeczytać? Tak. Ja sobie nie spoilerowałem. Ja nawet nie spoilerowałem. Ja sobie też nie spoileruję, w takim razie lecimy. W takim razie nie spoileruję, ale będzie karambol na 8 aut. Aha. Co? Chyba jednak przeczytam. Poważnie? No, ej, dobra, okej, słuchajcie, ogólnie dobra. Tak, drifty, wiadomo, robiliśmy raz na razie w życiu. Bierzemy niestandardowe samochody, które sobie zrobiliśmy wcześniej. Mam nadzieję, że jeszcze je macie. Ja mam. Nie, no, sprzedałam. Dobra. Nie, było nie ma problemu, nie ma problemu. Nowe auto. Dobra, ty się zna siebie daje, jak zawsze. No właśnie, sporo aut było, jest i będzie dodawane. Sprzedałaś? Jeszcze, więc, kurczę. Chyba kręcisz, oczywiście. Chyba kręcisz. Jeszcze nie. Dobra, ogólnie jest deszczowa pogoda, więc my tutaj... Mogłabyś sprzedać te złomki, które tam miałaś. Musimy troszeczkę uważać. Złomków, właśnie o to chodzi. To był złomek. Ja mam dużo złomków, ale nie chcę ode mnie kupować. Ta pani w niemieckiej koszulce. W jakiej niemieckiej koszulce? O co chodzi? Niebieskiej. Niebieska koszulka tutaj pani jest. O, co to robisz? Mnożnik mi się skończył. Pamiętajcie, że to są drypty. Dlatego mnożnik nie umiem załapać. Ja pamiętam, że to drifty, ale dawno nie byłem. Ej, jak strasznie, no właśnie to jest, kurczę, dobra, muszę się ogarnąć, znowu się wszyscy skupią, nikt nic nie będzie mówił. Tak, jasne, pytanie. Ale trzeba mówić, patrz jak ja driftę. O, faktycznie, patrz, tam ziomeczki stoją, ej, ziomeczki stoją, widzieliście? Dlatego, ja teraz będę widział, co, czemu jedziesz ładnie. Tam, żeby mieć więcej punktów? Dobra, pamiętajcie o tym, że zielone strefy dają więcej punktów. Tak? Pamiętam. Ja nie pamiętałam. Co tak? Teraz? Dlaczego nimi pojechałaś? Bo ja coś tam widziałem, no, bo że nie jechała. Pamiętałam. Chciałam zobaczyć, co to tam było. Dobra, czekaj. Dotknąłem lekko, ale na szczęście ja mi tam też dotykam, ale chyba. Ja widzę, że to ty tam ciśniesz. Trihard, 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 jak zwykle. Trihard, on już jest rozgrzany. Ciekawe, nie. Kiedy się rozgrzewał w ogóle. No to totalnie, ja byłam poza znowu domem. Znowu dotknąłem. No ona, przestańcie do mnie domem. Mówić, nie mów do mnie jak ja jadę. Paweł, uspokój się, bo on dotkniesz jeszcze raz. Stary, ale ty nie masz prawka. Nie co, dotykaj co ty mnie mówisz w ten o jakiejś sposób, jeżdż... Mnożnik razy 3 miliardy? Oh yeah, teraz to na pewno mnie nikt nie wyprzedzi. Ja cię kręcę, dobra. Kurczę, to jest mega ciężkie. Nie wiem, napiszcie w komentarz jak wam chodzą, znaczy jak wam chodzą? Jak najlepiej. Jak wam chodzą te drifty, wychodzą. Czy dużo driftowaliście? No ja tu już? Driftowałem, a mi nie zaznaczyło, że jej nie driftuję, już super. Ej, tu baba ucieka. No musisz jej coś tam ten tego. Co jej powiedziałeś, że ucieka? Ta co normalnie nam pokazywała, że możemy jechać, to ona teraz tutaj. Jeżeli ją przejechałeś u mnie, stary. Przejechałeś ją u mnie, stuknąłeś ją. Słyszałem jak Paweł driftował. To jest faktycznie tu biegnie. Ona tu biegnie. Nie za to. Jedziesz tam. A jadę, przecież możesz przeze mnie przenikać. Ja nie umiem. Jak nie umiesz? Wystarczy jechać przed siebie, robić no to. No właśnie to jest fajne. Mnie tu nie ma. Mnie tu nie ma tak naprawdę. Mnie tu nie ma. Jeszcze deszcz dodatkowy. To co? Paweł, jest dawaj na pierwszą kamerę drift. A nie. Wiesz co, na pierwszej kamerze, nie, bo ja mam chowę lokomocyjną, będzie mi niedobrze. Hololobę. Ale ty jedziesz autem, a nie lokomotywą. Więc ja dziękuję, absolutnie. No i czemu mi drifta przerywa, jak ja tu driftowałem? No ja też driftowałam, i co teraz? No to znaczy, że skam, a Paweł już ma pewnie z 10 milionów. A kurczę, no dupa, przestań do mnie mówić, nie mów nie do będę, mnie. Nie będę, mówmy do niego. Paweł, ja Pawełek, fajny jest. Ej, no znowu, przestań, co ty się rozbijam teraz, jak to gadasz. I bardzo dobrze. Czyli nie jesteś Pawłem Pawełkiem. Ale patrz, dobry drift. No dobry.
Fajnie, czasami możesz, tak być już poziomo w ogóle, prostopadle z drogą, ale mimo to i tak wrócić na drogę prosto i to jest cudowne. Znowu ta baba tam biega. Ej, u was też normalnie biegnie do góry? Wcześniej ją widziałem, chyba, tak. Ale się mnie przestraszyła. Ona się boi. Berbert jej coś zrobił widocznie. Berbert? Kogo posądzę, że coś Berberta? Właśnie. Jeszcze szczególnie, gdy nie może tu będzie się obronić. Czemu nie może się bronić, nie? Drift niezaliczony, minus 2000. To minus 2000 masz. Tyle no ja. Na koncie. Ej, ja driftuję, a mi nie driftuje. Nie, no kłamczysz po prostu. No stary, te zielone strefy są oszukane, naprawdę. Ja driftem cisnę, ręcznie jest tak zaciągnięty. Normalnie tak ściśnięty. Jak ręcznie zaciągnięty? Ja w ogóle ręcznego nie zaciągam. Ty nawet go nie zamontowałeś przy drifcie. No tak właśnie było. Nie no, to jest po prostu epicko, tak ślisko, że tu nawet nie ma sensu, żeby cokolwiek tutaj... Żeby cokolwiek dyktować, tak, tak. Ale no. Ja ty tak czysto metaforycznie chciałem powiedzieć, ale się skojarzyło mi brzydko. Ja... Znowu w tym samym... Ja nie wiesz, ile punktów mogłem zdobyć teraz. Mogłeś, ale tylko mogłeś. Jaki mnożnik miałem, ja pierdzielę. Ale ja wiesz, że miało być bez trihardu na to. Dobra, dojeżdżam do mety, ale słuchajcie, miałem 14 tysięcy razy 5 i zostało 14 tysięcy. Czujecie, ile to by było? Ile to by było? To był prawie cały jeden, dlatego całe super, jedno okrążenie. Dlatego super, że nie zrobiłeś tyle tak, tego. Tak, super, że nie zrobiłeś, dzięki temu możemy my sobie jeździć i być fajni. I dlaczego się obracam? Ren, nie obracaj się tak, Ren obserwuje cię. Dobra. Czuj presję w tym momencie, ile miałeś obserwuję. Mi punktów? Nie wiem, ile miałem punktów. Dobra. Patrz, widziałeś to? Widziałeś to? Nie miałem żadnego pojęcia, czy są twoje, czy moje. Widziałeś to? Widziałeś, jak tam przeniknąłem blisko tego drogi? Wrócę. Widzę na razie, o, jaki drift, jaki dobry. O, stuknąłem, ale nie stuknąłem. Bardzo dobrze. Co to ma być w ogóle za drift? To ma być driftowanie? Przepraszam bardzo. Teraz jak już patrzysz, to się nie staram. Drift to jest nieprofesjonalne w ogóle. Czy ty rozwaliłeś sobie właśnie tylną szybę? Nie, rozwaliłem moje 12 tysięcy. Nie wiem, czy musisz się tym interesować. No nie. Ja nie mogę. Rozwaliłem moje 12 tysięcy. No ja miałem 14 i mnożnik 5. A bo wszystko patrzysz i mówisz do mnie, bo jesteś taki cwany. Ej, masz minutę, się została minuta, stary, jedź szybko, bo Joszka dojechała. Minuta ci zostaje. Dobra, no nie ma presji, no, padę, ja tutaj driftuję. Jeszcze bym chciał przejść Joszelkę. Chciałbyś? Na punktach, no. Nie wiem, dobra, pamiętaj, że ogólnie słuchajcie, za dojechanie do mety też dostajecie punkty. No to zbieram. Wyjeżdżaj. Także dojeżdżę, zaraz zobaczymy. Okej. Okay. I za chwilę weźmiemy sobie drugą mapkę. Druga. Ja trzeci. Okej. Okej. Dobra, moi drodzy, trzecia mapeczka. Dobra. Znaczy druga mapeczka. Okay. Jaka trzecia? Coś mi umknęło. Ja nie miałem punktów w stosunku do was. Ja też w stosunku do was. Pokażę mi. Zobaczmy jeszcze tylko. O, patrzcie, to dobra pizza, mama mi. Dobra, no ale poka punkty, a nie. Nie, tam się smierasz po paluszkach. Nie wierzę. Co? 70 miałem więcej niż Joszelka. 114? 75 zabrakło. Faktycznie mieliście bardzo ten, ale ja zrąbałem właśnie tym mnożnikiem 5. Miałbym kurczę kilkadziesiąt tysięcy więcej. Dobra, moi drodzy, drugi wyścig driftowy na wylocie. Jakby ktoś nie pamiętał, to ja wygrałem pierwszy. Czyli chyba będzie, znaczy dzisiaj drugi, ale łącznie czwarty, ale na wylocie, czyli będziemy mieli chyba tutaj jakieś samoloty, płyta lotniska, coś czuję. Będziemy driftować samolotem? Ja bym chciał. Driftowanie samolotem byłoby to niesamowicie ale wyobrażasz ciekawe. Sobie? Niezbyt. Jak zaciągasz ten ręczny i ten samolot tak bokiem. Dobra, okay. Niezbyt. Byłoby to ciekawe, ale nie wyobrażasz. Możesz, to niezbyt. Możesz czasem udawać. No bo nie wyobrażam sobie tego. No jak mi zadasz pytanie, wyobraźnię. Ja sobie wyobrażam, jak Boeing rozumiem. Tam śmiga. Ja też, ja sobie wyobraziłem, jak tam wiesz. Tam dynda tak jakoś śmiesznie. Jak ma taki spoiler na skrzydłach zrobiony, że się to skrzydła zaciągają i driftują. Dobra, i przepuszczają powietrze. No to jedźcie. No dobra, widzimy, że już jakaś lepsza jest. Ja mogę wziąć ze sobą. Oho. Dobra, nie mówcie do mnie teraz. Ale nie prosiłem, mów, no! Jadę. Prosiłem, nie mówi. No nie mów do mnie teraz. No nie mów do mnie teraz, bo punkty tracę. Oho. Tu chyba miałem precyzyjny drift. Nikt tego nie miał.
Zielona strefa. Sam jesteś zielona strefa, zielone to masz w domu. Joshella zdobywa pierwsze miejsce, co znaczy, że skończył jej się punkt. Pierwszy licznik jej się skończył. Tucha? Tak, chyba na to wychodzi. Na tobie. Nieprawda, bo ja mam łącznie 0 punktów. A co? Myślisz, że co? Że tak? Spokój się. Ja to naprawdę nieźle ciśnie. Nie mów do mnie teraz. O dziwo, wiesz, jestem spokojny. I grzeczny. Dobra, miły te punkty. I dobry. Dobra. Same superlatywy. No, widzisz? Chyba ci się punkty skończą. A, zaraz tak. Jak tu ciasno, ja nie mogę. Uważajcie, na te zielone strefy są mega ciaśniutkie. Tutaj było ciasno się wcisnąć. A co żółty dym zamontowała spod opu? To ci przeszkadza. Nie drzej paszczy! To nie. Drzej opony! Ale co z paszczą? Wiesz, jaka mam buzię, nie wiesz o tym? Co? Paweł jak to wie, tylko Paweł lubi mi przedrzeźniać. A potem mówi, chodź tu Juszelka. No, nie obrażaj się, zrobi ci kolację. I ty mówisz, okej. Najpierw pytam, co mi zrobi na kolację, dopiero później mogę dobra. Dobra, dajcie się skupić. No stary, no dobra. No skupiaj się tam, skupiaj. Dobrze. Możesz pokazywać sobie na tym, na migi. Teraz na palce. Śmigi, sam jesteś śmigi. Na śmigi możesz też pokazywać. Skieruj sobie kamerkę na klawiaturę i jak nie chcesz mówić, się skupić na drifcie, to... No pokazuj palce, jak naciskają drifty. Dobra, w tym samym miejscu niech sobie zapiszę. Dobra. A ja widzę, że ten już tam ciśnie pod punkciory. Nie, pod po prostu w konkretnych miejscach sobie stwierdziłem, że w jednym miejscu zapisuję po prostu ten. Nie bądź... Dobra. O, precyzyjny drift, tak jest, taki się urodziłem. Dobra. No i tyle było. Tyle by było z tego driftu. Precyzja nie idzie podwójnie w parze. Nie wiem. Dobra, szybko przybijam. Teraz zaczynam się dopiero gra. Teraz będzie prędkość plus drift. Jakbyś miał prędkość, to byś mnie wyprzedził już. Ale ja dopiero mówiłem, że się zaczyna, a skoro się dopiero zaczyna, to nie może być tak, że już cię wyprzedziłem, bo dopiero zacząłem. Chyba cierpliwości, milordzie. Ale tylko trochę. Nie przejmuj się, będzie dobrze. Nie przejmuj się, wszystko się ułoży. Ja nie mogę, ale jestem mega skupiony teraz, po prostu. Słyszymy. Precyzyjny drift, to ja. Ja to na każdym zakręcie mam precyzyjny. Ja to nawet na prostej stary mam. No, nawet na... Tak, na, ja na wstecznym też mam nawet. Ja nawet mam, gdy jesteśmy w lobby przy ty. Ale mam szóstek. Nie powinienem zrobić ten. Jesteś szatańska? Może tak. Tam szóstki mam. Szelka jest szatańska. Diabelska z ciebie dziewczyna. Ja wiedziałem, co Paweł bierze. Też to może ty wzięłaś Pawła. Dobra. Ja Pawła wziąłem. Nie ma nic do gadania w tym momencie. Aha. Ja nie wiem, o czym mówicie. Naprawdę staram się coś myśleć i mówić. Będziesz montował, to zauważysz. No właśnie, starasz się myśleć, dokładnie. Dobrze, że ale robisz. Z tym jest problem. No co? Jest trochę problem. Ja bym, no, się tak nie, ja bym tak nie mówił o sobie na przykład, bo ja o sobie mówię super relatywnie. Ej, w ogóle do mety wjechałem i rozbiło mi się auto, nie? O stary, ile ty masz prawie 200 tysięcy. Coś ty zrobił. Co się stało? Coś ty zrobił, że masz tyle punktów. Joszelka ma 6, same szóstki, Joszelka. No powiedziałam, że no wiem, ale nie wierzyłem ci, ale teraz widzę, są twoje punkty. Ale po co by miała kłamczuszkować? No właśnie, po co miałabym kłamczuszkować? Co ty mówisz? To co widzę, to są punkty Joszelki, 104627, a te dolne to są moje. Okej, okay, ja sobie spojrzę w takim razie na arenę, jak to u ciebie z punktami wygląda. No tak o, raczej cię nie przebiję, wiesz? Może ale... się ładnie pocisnął. Ja będę mieć problem z tym, żeby Rena dogonić chyba, co? Raczej nie. Zależy, jak teraz driftujesz. Raczej no może, może będzie close. Nie no, Joszelka, ty już tam... Czekaj, zaraz, chwila. To ja. Joszelka, czekaj no. To ja. Aha, okej. Okay. To ja. Nie, dobra, nie, spoko. Co ty taki, ty zawsze tak może szybko tym Pawłem. Nie dam rady. Jeszcze się właśnie mam to samo, to też właśnie na samym końcu auto mi wjechało po prostu normalnie, bezczelnie w bandę, nie? Ren, skuj się! Ren, ale ty w kółko praktycznie jeździsz. Skuj się! Jak jeżdżę w kółko? Ty chyba nie wiesz, co to znaczy drift. Dawaj, skuj się, tam ale nawet jeśli ich skuję, to i tak jestem przed tobą. No dobra, jedź się. Pan hopie typie normalnie, bo...
Ja. Dobra, moi drodzy, drugi. Z trzeciego na pierwsze, Ren z drugiego na drugie? Prawie pierwszego. Nie, na... z pierwszego na drugie. Z pierwszego na drugie, a Joszelka z pierwszego na drugie? Prawie pierwszego. Dobra, nie, z drugiego na trzeci. Drugiego na trzeci. Dobra, słuchajcie, dobra, tym sobie się kończymy. Dzięki za uwagę, trzymajcie jeszcze się. Punkty. Pa, pa. Ła, nie mogę, co z tą śmietaną? Ale punkty też jeszcze sprawdzimy. Co ty za śmietanę robisz? Mnie to było trochę później. Miałeś 210 tysięcy jednak. Aha, tam pokazało 199, ale jeszcze ci końcówkę policzyło. Następnego, pa, pa. Na razie, jeszcze raz. Łapeczka w górę i papa. Łapeczka w dół.